Siemanko, witam wszystkich. Przeglądając internety natrafiłem na materiał Książulo, w którym opowiada on na temat tego, jak schudł 40 kilo. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Książulo, jeżeli nie słyszeliście o nim, jeżeli jakimś cudem mieszkacie, nie wiem, pod głazem i nie dotarła o żadna informacja na jego temat, to jest chłopak, który jeździ po całej Polsce, po świecie i zwiedza różne restauracje, różne bary. Głównie skupia się na kebabach, jest kebabożercą i ocenia je. Zostawia naprawdę szczere oceny. Często też obrywa mu się za niektóre pomysły, ale to jak każdemu. Zawsze jak znajdziesz na siebie sposób, to znajdą sposób, żeby się doczepić. No ale co do tego filmu, jak schudłem 40 kg. To jest bardzo, ale to bardzo dobry, informacyjny film do tego, jak schudnąć. I on przedstawia wiedzę w lepszy i bardziej przystępny sposób, niż 90% naszego świata influencerskiego, fit influencerskiego, instagramowego, trenerów personalnych i tak dalej, nie wciskając żadnych magicznych diet ani trików i do tego mówiąc wprost o tym, jak schudł i czego unikać, jakie kroki postawić, jak to zrobić, naprawdę w bardzo, bardzo prosty sposób i zrozumiały dla każdego, co jest najważniejsze. Dlatego myślę, że warto skomentować ten materiał, dodać swoje 5 groszy, a my wyciągniemy właśnie wiele wniosków dzięki niemu. To wszystko jakoś nie było mi po drodze, żeby to nagrać, ale dzisiaj opowiem wam, jak udało mi się schudnąć 40 kilo. To jest dosyć dużo, tak mi się wydaje. Oczywiście to nie wyglądało tak, że mówię sobie, o dobra, dzisiaj schudnę i temu. Moje życie wyglądało tak, że dzień... Najpierw opowiada o tym, jak wyglądało jego życie i w sumie bardzo jego osoba przypomina mi mnie. Bo jak wiecie, ja sam miałem bardzo dużą wagę, ale nie mięśniową. Nie miałem tak dużo mięśni kiedyś, jak mam teraz. Ja miałem taką sinusoidę życiową. Byłem bardzo chudy, bardzo gruby. Bardzo chudy, bardzo gruby. No i na szczęście to się unormowało. Teraz jestem po prostu duży BMI, mam duże, ale no nie jestem... Nie jestem osobą, która ma zbyt dużo tkanki tłuszczowej. Ale on tutaj opowiada, że właśnie był bardzo, bardzo dużej masy mięśniowej, bo mówił, że ważył 120 prawie kilogramów. Także... Po prostu siedziałem przy komputerze, montowałem filmy, wymyślałem filmy, nagrywałem je i tak dalej. Całe życie to było po prostu to. No a wiadomo, że robiąc to wszystko, nie wychodziłem na dwór, nie. Pierwsza rzecz. Siedział na komputerze i tutaj już od razu myślimy sobie takie, kurczę, czego nie robić? Nie siedzieć ciągle na komputerze, nie siedzieć ciągle przy biurku. Jeżeli damy radę, jeżeli mamy czas, oczywiście niektórzy mają pracę, która nie pozwala, żeby w ogóle odejść od niej, ale potem idźmy się poruszać. To są pierwsze tak naprawdę bardzo szybkie pomysły, jak łatwo schudnąć, zacząć się ruszać. Większa aktywność, więcej ruchu. Co też więcej ruchu daje? Jak chodzisz, to prawdopodobnie nie będziesz jadł. To samo jak śpisz. Jak więcej śpisz, nie będziesz jadł. No chyba, że chodzisz i jesz, albo chyba, że lunatykujesz i jesz, no. Takich znajomości, wiecie, no nie wyglądałem dobrze, sam to widziałem, ale miałem to w dupie, bo dobra, robię zajebiste filmy, zarabiam hajs, jest super. Także powiem wam, że nawet jak do kręcenia filmów kupiłem sobie specjalny obiektyw w rybie oko, to zresztą znacie to z moich poprzednich filmów, w tym się wygląda trochę chudziej, a statyw, który używałem, był po prostu wyższy, był na wysokość 2 metrów. No i tutaj bardzo podobnie do mnie, ja grałem w Tibie i miałem to w sumie... Gdzieś, no, zarabiałem dobrą kasę nawet z Tibi i miałem wszystko w nosie. Po prostu było fajnie, no i pizzy szły tak jak u niego. Ale nie, tak samo na tej samej dosłownie zasadzie. Nie było tak, że zjem jedną pizzę. Nie, to było dosłownie wciąganie pizzy po pizzy. My w ogóle nazywaliśmy się, mieliśmy taką gildię, grupa trzymająca wagę z Selawkiem, Damiankiem. I wiecie dlaczego? Bo każdy, ja, Bobek i właśnie Damian, Selaw, każdy ważył ponad 100 kilo. Oni dobijali już chyba 140 nawet. Także, Tak, teraz to To nie wyglądało tak, że ja byłem głodny, to po prostu, dobra, dzwonimy po pizzę. Halo, poproszę pizzę. To nie wyglądało tak, że ja byłem głodny. Widzicie, i tutaj wyciągamy kolejny wniosek. Wiele osób czemu je? Bo się nudzi. Bo po prostu się nudzi i chce coś pod ręką mieć, pochrupać i tak dalej. Nie nudź się, znajdź jakieś zajęcie. Zobacz coś, pomyśl. Pomyśl, czy naprawdę ty jesteś głodny, czy na przykład... Nie, nie jesteś nawodniony. Tutaj pokazałem specjalnie napój zero. O, tutaj moja piękna, mój piękny shakerek z kotkiem, kotkami i nie masz wody. Jeżeli jesteś odwodniony, to też sygnały mogą iść na zasadzie, no chce mi się jeść, a tak naprawdę chce ci się pić. Ja zamawiałem 2 albo 3 pizze. W ogóle jak to brzmi, ale no tak było. I o lato i znajomych.
wychodzenie na basen, jeżdżenie na jakieś plaże, nie wiem, cokolwiek związanego z takim letnim spędzaniem czasu, nie było opcji, bo po prostu, no... U mnie też nie było opcji, ale na zasadzie bardziej tej ginekomastii, o której wam wspominałem, ale no to też się przyczyniło na pewno, te nabranie, wiecie, ja ważyłem 56 kilo, potem ważyłem 107, no także, Dawid, no pewnie troszeczkę sobie kuku narobiłeś takim narzuceniem tłuszczu w bardzo, bardzo szybkim tempie, bo ja byłem lekkoatletą, potem przestałem się ruszać, zacząłem żreć pizzę i grać dużo w Tibie i nie wychodzić z domu, jedyne co wychodziłem to na imprezy, no i tak to wyglądało. No i tyle. Zresztą w ogóle nie chciałem gdzieś się ruszać, bo miałem w głowie tylko YouTube'a. Pewnego dnia ja miałem tylko Tibie. I powiedział sobie, dobra, schudniemy. Moja pierwsza dieta, pierwsze podejście do schudnięcia wyglądało tak, że po prostu miałem dietę, sam sobie ją wymyśliłem. Liczyłem... Ja też sobie sam wymyśliłem dietę i tutaj też już widzicie, samemu do wszystkiego można dojść. O, Dawid strzelał sobie w kolano, bo nie będziesz miał klientów. Będę, nie będę, to już jest do dyskusji. Chodzi o to, że każdy może dojść, tylko nie trzeba być leniwym i też no, wiele osób mówi na przykład, no nie trzeba mieć trenera. No nie trzeba niby, ale niektórzy nie chcą popełniać błędów, nie chcą tracić czasu i tak dalej. Ale wracając do tematu, ja też miałem swoją dietę. Jadłem garść ryżu, garść mięsa, garść brokułu. 5 razy. Nie jadłem żadnych sypów, zero soli, zero cukru. No, oglądałem się różnych filmików, poczytałem i tak dalej. To każdy z was może też sobie zrobić, jeśli chce podjąć walkę. No, no ja właśnie oglądałem na bodybuilding.com. Miałem swoją dietę, jadłem 1700 kalorii dziennie. 5 posiłków, 4-5 posiłków. To posiłki to w ogóle był śmiech na sali. Zaraz wam opowiem, jak to wyglądało. No i w ciągu miesiąca na samej diecie spadło mi 9-10 kg. Na samej diecie spadło mu 9-10 kg. Czy potrzebujecie siłowni, żeby schudnąć? Nie. Bardzo, bardzo prosty. Kolejny tip, który on rzuca o tak, za darmo. 7 lat temu. Mówię, dobra. Łapka w górę. Później to olałem, dycha wróciła. Cały czas... Później to olałem, dycha wróciła. Kolejna wskazówka. Nie olewać tego albo 1700 kalorii. To mógł być błąd. 118 kilo. Później znowu miałem takie samo podejście, wrzuciłem znowu dychę. Jakoś tam nadal nie trzymałem tej diety tak na 100%, ale jakoś tam to nie wracało tak jak poprzednim razem. Rok temu w zimę, chyba 3 miesiące przed świętami, zacząłem ćwiczyć. Zrobiłem sobie tą dietę znowu, 1700 kalorii, pewnie jak debil, ale to dlaczego jak debil, to wam powiem zaraz. Chodziłem na siłownię, głównie moje ćwiczenia to było cardio, to była sama bieżnia. Czy musisz ćwiczyć siłowo, żeby schudnąć? Znowu odpowiedź, nie. Ale trening siłowy oczywiście może wzmocnić twoje mięśnie, może ci pomóc schudnąć, może ci pomóc zbudować masę mięśniową. Na 1700 kalorii raczej ciężko, ale no jeżeli mądrzej do tego podejdziesz, to tak. I dzięki temu będziesz miał lepszy metabolizm. Zaczynałem od marszu. A ty dlaczego nie subskrybujesz? Zostaw subskrypcję. Ponad 50% osób nie ogląda mojego kanału, także dziękuję bardzo. Nie bądź jedną z tych osób. 5 do 60 minut masz pod górkę non-stop z jakąś tam równą prędkością. Później te moje wyniki się poprawiały, zacząłem chudnąć. W pewnym czasie nabrałem też kondycji, zacząłem powiedzmy połowę biegać, a połowę maszerować na tej bieżni. Cały czas jadłem 1700 kalorii. Bywało tak, że ja zjadałem te 1700 w ciągu dnia, a na bieżni spalałem 1000. No i tutaj, czy on spalał ten 1000 kalorii na bieżni, no to jest dyskusyjne, wiadomo, zależy ile biegał i tak dalej, no wiadomo, wskazywało mu to 1000, no ale już to był jakiś wskaźnik, prawda, na zasadzie takiej, że no tyle i tyle zrzucił, a tyle i tyle zjadł. No i macie w takim momencie, okej, okay, jem tyle i tyle, a palę tyle i tyle, dlatego diety takie restrykcyjne dla chłopa 118 kilo, 100, wiecie, 1700 kalorii, no nie są dobrym rozwiązaniem. Cyta 1000. Więc domyślacie się, jak się czułem, ale byłem zawzięty, mówię, dobra, jedziemy z tym, nie ma lekko. No i po pewnym czasie zaczęła mi lecieć krew z nosa, miałem jakieś takie dziwne jazdy. Dlaczego nie schodzić na tak niskie kalorie długofalowo i ogólnie nie schodzić? Nie, chyba że jesteś dziewczyną 50-kilogramową. Do tej głowy i tak dalej. No i w sumie tak dociągnąłem już do tego minimalnego, czyli 74 kilo. 74 kilo ważyłem najmniej, teraz ważę 79-80, bo od lutego obecnego roku jem wszystko, na co mam ochotę, tylko chodzę na bieżnię, ruszam się więcej i tak dalej. Więc to jakoś tam. Nie na co ma ochotę, ale on też tam wplata w późniejszych filmikach, że on na przykład przechodzi na dietę na jakiś czas, gdy już czuje się źle i wraca do tego swojego stylu życia, do swojej pracy, no bo jeżeli masz 1,5 miliona subów, to uwierzcie mi, naprawdę idzie z tego zarobić.
Podziała. Teraz na pewno poszedłbym do czegoś takiego inaczej. Już na szczęście nie muszę przez to przechodzić, ale jakbym był na miejscu kogoś, kto zaczyna taką drogę, to zrobiłbym to zupełnie inaczej. No nie katowałbym się aż tak, bo ja pamiętam, że chodziłem jak trup, normalnie jak zombie. Od siłowni do domu, od siłowni do domu. Chodziłem spać około, nie wiem, 19, bo po prostu nie miałem siły. Ale to jest bardzo ciekawe, że on chodził spać. Wiecie, o co chodzi? Że jeżeli jesteś zagłodzony, ciężko czasami jest zasnąć. Koło 19 chodził spać. No czyli no dał radę spać. Ostatni okres to były jakieś takie 3 miesiące diety właśnie i ćwiczeń. To mi przyniosło najwięcej, bo schudłem wtedy jakieś 20 kilo. Więc to no łącznie schudłem 40 kilo. Teraz powiem wam przykładowe posiłki, jakie jadłem podczas tego okresu, kiedy ćwiczyłem. To był hit. Wstając rano, jadłem sobie 3 jajka zawsze, albo sadzone, smażone na oleju kokosowym. To jest też bardzo fajny pomysł. I tutaj powiedział, że sadzone albo smażone na oleju kokosowym. Jeżeli cały czas dodawał tyle samo oleju, to okej, ale inaczej nie jadł tyle samo kalorii. No ale to już jest takie, wiecie, tylko wytknięcie na zasadzie, że co możecie wy zobaczyć w błędach. Ale tutaj sobie zmienia. Czasami je sadzone, czasami je gotowane, czasami je jakieś placki. Nie musicie się trzymać jednego typu jajek. Nie musicie. Możecie zjeść inaczej. Możecie zjeść ryż gotowany z kurczakiem i posypać sobie to ziołami prowansalskimi i do tego dodać papryki słodkiej i to już będzie smakowało inaczej. To już nie będzie takie mdłe. Albo jakiegoś omleta, no po prostu jajka. Później szedłem do pracy, minęły 3 godziny powiedzmy od tego śniadania, jadłem serek wiejski. Jeden serek wiejski i to jeszcze ten lekki z obniżoną zawartością tłuszczu. Tak to wyglądało. Minęła godzina od tego serka. Czy serki wiejskie i tak dalej wpływają na odchudzanie? No nie, jeżeli jesteś w deficycie, jeżeli po nich cię nie gania, to jedz sobie serka wiejskiego czy skyra. Nie widzę tutaj problemu. Albo jakieś pomarańcze. Co jakieś 2-3 godziny od tego jabłka jadłem. One oczywiście wliczą pewnie te wszystkie jabłka, pomarańcze i tak dalej w kalorie. A w obiad jadłem pół torebki ryżu, czyli jakieś 50 gram, trochę kurczaka i jakiś, nie wiem, ogórek, albo po prostu kurczaka smażyłem z warzywami. Potem szedłem na trening, czyli godzina bieżni, jakiś spalałem w zasadzie praktycznie wszystko to, co zjadłem wcześniej. Wracałem do domu, piłem kefir, ewentualnie zjadłem jeszcze raz omleta. I ja się tak katowałem naprawdę przez cały czas. Kurczaka zamieniałem na indyka czasami, omlety zamieniałem na jajka sadzone, tak sobie kombinowałem po prostu, żeby aż tak się nie zamęczać. Chociaż i tak to było zamęczanie organizmu straszne, totalne, więc ja się nie dziwię, że tak szybko schudłem. Nie jadłem w ogóle żadnego cukru, jeśli... Schudłem, on dobrze powiedział, bo on schudł, ale też zrzucił ogólną masę ciała. Tutaj nie mówi o zbudowaniu masy mięśniowej i tak dalej. Schudłem. On nie wkręca wam wałków, jak niektórzy influencerzy, że wiecie, tylko chodząc po bieżni, trening 10 minut, abs i tak dalej. No nie, to się nie dzieje. On po prostu mówi wprost, jak jest. To mi się podoba. I tak samo jak robi swoje recenzje, jeżeli mu nie smakuje jakaś bułka, to powie, że ta bułka jest B. Kawę, to tak naprawdę nawet bez mleka, chociaż takie nienawidzę, ale mleko miało kalorie, więc nie będę pił mleka. Wiecie, jak to było? W mojej głowie było coś takiego: nie lubię kawy bez mleka, ale chuj to, bo ona ma kalorie. Więc piłem kawę bez mleka, ewentualnie z jakimś słodzikiem albo na gorzko, której w ogóle nienawidzę takiej kawy, ale piłem ją po prostu, żeby jakoś dawać radę. Nie używałem w ogóle soli, nie jadłem nic. Każdą etykietę, cokolwiek. Nieużywanie soli, gdy masz tak restrykcyjną dietę, jest błędem. To od razu muszę też wspomnieć, bo nasz organizm ogólnie opiera się o gospodarkę elektrolitową również. Jeżeli nie mamy wystarczającej podaży soli, no to będą nas łapały skurcze, będziemy rozkojarzeni. On miał czystą dietę. Bierzemy tutaj pod uwagę osobę, która nie je śmieci. Jeżeli jemy śmieci i tak dalej, jeżeli nasza dieta jest fast foodowa, to dodatkowej soli nie potrzebujemy. Jeżeli jednak mamy taką czystą dietę jak on, w 100% stricte, to potrzebujemy jakiejś ilości sodu. Sklepie, sprawdzałem. Liczyłem te kalorie jak debil, w ogóle no hit. To już powoli zamieniało się w jakąś taką paranoję w ogóle, że ja nie mogę zjeść jednej kalorii więcej, nie mogę tego, nie mogę sobie posolić, nie mogę wyjść ze znajomymi na pizzę, bo zaraz będę widział tą pizzę. Wiecie, to w ogóle była taka schiza, że to jest masakra. Ale dobra, udało się schudnąć, to jest najważniejsze dla mnie. Jestem zdrowy, dobrze się czuję, już teraz jem normalnie i ćwiczę sobie, więc jest okej. Okay. Powiem wam szczerze, że jestem taki z siebie troszkę dumny, no bo z samej pizzy, KFC, kurczaka takiego zalanego olejem u babki, wiecie o co chodzi, albo jakichś kotletów. Zmieniłem się tylko i wyłącznie na ryż, jakieś zero soli, w ogóle totalnie zdrowe rzeczy. Jeszcze jadłem tego tak mało, że się... I to jest najważniejsze koniec końców w tym całym procesie, żeby być siebie dumnym. Popełniłem błędy, zawsze będziemy popełniać. On sam popełnił błędy, przyznał się do tego i to jest też mega, mega, mega fajne, że popełnia błędy, przyznaje się, wyciąga wnioski. I wy też wyciągajcie wnioski, bo jak to on powiedział, no i chuj, przynajmniej schudł.
Przynajmniej schód, a na pewno noszenie 40 kilo balansu jest gorsze niż jedzenia sobie 1700 kalorii przez 2 miesiące. Takie moje zdanie, tak szczerze mówiąc. Można to zrobić mądrzej, nie trzeba zrzucać, nie trzeba schodzić na 1700 kalorii. Można również dodać trening siłowy, dzięki czemu będziemy mieli lepszy metabolizm, ale jak tutaj widzicie, Książulo ma naprawdę mega, mega, mega rozkminione. To miał już 7 lat temu. 7 lat temu był do przodu bardziej niż 90% naszych fit influencerów i nie walił bałów. Trochę aż po białe te kule, co nie? Że tak przypucowałem. No ale też powiedziałem, że gdzie nie ma racji. Także Książulo, nie masz racji. A i pizzy nie umiesz usmażyć, ci się zarzucają. Da. Jak w ogóle będziesz to oglądał, o ile będziesz to oglądał, pewnie nie masz czasu. Dzięki bardzo, że jesteście. Do później, przyjaciele. Mam nadzieję, że wspólnie się czegoś nauczyliśmy.